Dobrze, dzięki. No super. No? Córuś, nie poszłabyś ze mną do sklepu? Okej, ale jak skończę rozmawiać z tatą? Po co z nim rozmawiasz? Przecież on już z nami nie mieszka. No to jak tęsknię. Wszystkie dzieci mają prawo do kontaktu z obojgiem rodziców, nawet jeśli oni nie mieszkają już razem. Wszyscy mężczyźni, kto nie utrzymał broń, natychmiast mają zejść na dół do samochodów. Jak to? Ale mój syn jeszcze nie jest mężczyzną. Jest dzieckiem. No, mnie to obchodzi. Szykujemy się na wojnę, więc dzieci też idą ze mną. Nie możesz tego zrobić, bo to dorośli powinni brać udział w wojnie, a nie dzieci. Dzieci powinny być chronione przez dorosłych. Halo? Dzień dobry. Aha. Dobrze, przepraszam za kłopot, porozmawiam z nim. Dowiedziałam się od twojej wychowawczyni, że nie byłeś dzisiaj w szkole. Dlaczego nie poszedłeś? Wiesz, że masz takie prawo do nauki, a inne dzieci nie mają tego prawa. Powinieneś z niego korzystać. W niektórych krajach nie ma po prostu szkoły. Rzeczywiście, nigdy nie myślałam o tym w ten sposób. Powinniśmy ten parasol rozłożyć nad wszystkimi dziećmi, aby miały prawo do nauki, żeby w przyszłości mogły zostać kim tylko zechcą.